Witam serdecznie, ja mam na imię Mirek, a to są awantury literackie i historyczne. Słuchajcie, jakiś czas temu mówiłem wam, że chciałbym w te swoje pogadanki o książkach wpleść takie cykle tematyczne. I dzisiaj będzie odcinek, w którym mam zamiar rozpocząć dwa takie cykle, o których mówiłem też wcześniej, zwłaszcza o jednym. Ten pierwszy to Żydowscy pisarze Ameryki. Skąd to się wzięło? Ano stąd, że kiedyś czytałem literaturę amerykańską bardzo namiętnie, jeszcze w czasach PRL-owskich. Czytało się praktycznie, no może nie wszystko, ale większość, co stamtąd przyszło, tym bardziej, że u nas za import i tłumaczenie tych książek odpowiadali ludzie tacy, no, którzy znali się na rzeczy i bardzo dużo wartościowych książek ściągnęli i były one tłumaczone przez dobrych tłumaczy i były one obecne na rynku. Oczywiście te książki, mówi mowa o tych książkach, które dopuściła PRL-owska cenzura, ale i po tym przesiewie było bardzo dużo dostępnych wartościowych książek i ja je, no, w większości co mogłem złapać w ręce, czytałem. Później okazało się, bo ja zwracałem też uwagę na przykład na autorów, później okazało się, że wielu z tych autorów, których książki polubiłem, okazało się po bliższym sprawdzeniu, że to są pisarze pochodzenia żydowskiego z Ameryki. I później jak rozpoczął, po latach, jak właśnie rozpocząłem to nagrywanie tych filmików, to przyszedł mi do głowy taki cykl tematyczny właśnie o nich i dzisiaj chciałbym rozpocząć dwa takie cykle. Tak jak mówiłem, zobaczymy, na ile mi czasu starczy. Polegałoby to na tym, że przedstawiłbym pisarza, no oczywiście najogólniej, jego życiorys i twórczość, no i omówiłbym nie wszystkie oczywiście, ale te główne jego książki, a zwłaszcza te, które ja mam dostępne i które przeczytałem, albo które mam zamiar przeczytać i które najprawdopodobniej znajdą się w kolejnych odcinkach. I dzisiaj, jeśli chodzi o ten cykl, chciałbym przedstawić wam postać pisarza, który się nazywał Norman Mailer. Ja już o nim kiedyś wspominałem. Jest to pisarz, który urodził się w roku 1923, zmarł w 2007, czyli dożył dość sędziwego wieku, 84 lat, co może dziwić. Teraz powiem dlaczego. Urodził się i wychował na Brooklynie w rodzinie w 100% żydowskiej. Ojciec był księgowym, buchalterem, matka natomiast razem z jego wujkiem prowadziła niewielkie przedsiębiorstwo transportowe, a Norman, no wtedy jeszcze nie Norman, bo się urodził jako Nachem Malech Mailer, czyli mały Nachemek. Wykazywał bardzo duże zdolności literackie, co było ewenementem w rodzinie, i jako 16-latek dostał się nawet do Harvardu, wygrał konkurs dla młodych literatów i rozpoczął studia na Harvardzie, studiując literaturę angielską. Studia te skończył mniej więcej w środku wojny. W 1943 roku został powołany do wojska, wysłany na Pacyfik i widział trochę akcji wojennej na Filipinach. Stacjonował na Filipinach. W 1945 roku i po wojnie, w pierwsze lata, wyjechał także do Paryża i tam studiował też literaturę na Sorbonie. Zadebiutował w 1948 roku powieścią Nadzy i Martwi, The Naked and the Dead. Tutaj naszła mnie taka refleksja, mały wtręcik, a mianowicie ta dekada lat 43, no powiedzmy 43-53, to jest dekada, w której możemy zaobserwować co najmniej trzy debiuty takich gigantów literatury amerykańskiej. Wspomniany Norman Mailer, 1948 rok, debiutując powieścią Nadzy i Martwi, ale nie tylko, także debiutował inny pisarz, James Jones, i także w tym roku, w 1948, wydał swoją pierwszą powieść, They Shall Inherit Laughter, co można tłumaczyć, ona zdaje się nie była wydana w Polsce, i odziedziczą śmiech, w sensie pusty śmiech. Ta książka była, można powiedzieć, niewypałem. Odrzuciło ją kilkanaście wydawnictw. W końcu
James Jones zrezygnował z jej promowania, zabrał się za pisania innej książki, którą ukończył 3 lata później i w 1951 roku wydał. No tu już nie było najmniejszych wahań, jeśli chodzi o wydanie, ponieważ ta powieść, która została wtedy wydana, należy do kanonu, do największych powieści literatury amerykańskiej drugiej połowy, w ogóle nawet XX wieku. Mowa o Stąd do wieczności, From Here to Eternity, Jamesa Jonesa. I trzecim takim debiutantem z tej dekady był nie kto inny jak Truman Capote, który debiutował w 1943 roku takim zbiorem opowiadań Zatrzaśnij ostatnie drzwi, Shut the Final Door. Ale ta książka też właściwie no, była dobra, krytyka ją zauważyła, ale przeszła generalnie bez echa, natomiast w 1948 roku, czyli w roku w tym takim charakterystycznym dla tej dekady, zadebiutował powieścią Inne głosy, inne ściany, Other Voices, Other Door. I to już było, powieść oparta na wątkach autobiograficznych swojego jego dzieciństwa na południu Stanów Zjednoczonych. I tutaj już nie było najmniejszej wątpliwości. Powieść jest stała bestsellerem i krytyka ją okrzyknęła no, jako świetną i też nie było wątpliwości, że narodził się no, niesamowity talent, jeśli chodzi o amerykańską literaturę. Ale wróćmy do naszego Mailera, czyli do naszego Normana. Nachema, który już jest Normanem, Norman Mailer. W 1948, jak mówiłem, debiut Nadzy i Martwi, który od razu stał się bestsellerem. O nim jeszcze powiem kilka słów, bo dzisiaj to jest książka, którą mam zamiar omówić troszkę w kilku zdaniach szerzej. I Mailer 3 lata później, w 1951 roku, wydał książkę Brzeg Barbarzyńców. Polskie wydanie tak wygląda. Barbary Shore. To jest książka opowiadająca o mieszkańcach pewnej kamienicy nowojorskiej, właśnie na Brooklynie, w ich relacji między nimi, wzajemnych relacji i warunkach, w jakich, powojennych warunkach, w jakich przyszło im żyć. No, książka była pretekstem do ukazania tych powojennych realiów Ameryki i problemów nadchodzących związanych z początkiem zimnej wojny, a także związanych z początkami makartyzmu. Tu jest bardzo fajny rysunek autora, dość dobrze oddający to, jak wyglądał. Początki rodzącego się makartyzmu. No właśnie, makartyzm, tutaj też mała dygresja, makartyzm to było zjawisko w Stanach Zjednoczonych, jedno z najbardziej zakłamanych w odbiorze publicznym, zwane niesłusznie zupełnie polowaniem na czarownicę. I co dziwne, oczywiście w literaturze PRL-u, znaczy nie tylko w literaturze, ale w ogóle w PRL-u, makartyzm był lansowany jako właśnie ta tyrania Stanów Zjednoczonych wczesnych lat 50. W Związku Radzieckim był stalinizm, jak wiemy, w tym okresie. Pochodziło to z tego, że senator McCarthy zaczął prowadzić taką, co nazwano później, krucjatę antykomunistyczną, która objęła także środowiska pisarskie i środowiska hollywoodzkie. Ten mit polowania na czarownicę, o dziwo z PRL-u, bo że w PRL-u go lansowano, to nie ma się co dziwić, ale on o dziwo przeszedł suchą nogą przez 89 roki w III RP, w wolnej Polsce, kiedy wszyscy mają wolny dostęp do materiałów także historycznych, o dziwo ma się tak samo dobrze. Ale dość tych wtrętów, w każdym razie Barbary Shore, czyli Brzeg Barbarzyńców, to była druga też udana książka Normana Mailera. Książka była po tej książce w 1955 roku wydał kolejną pozycję, która też się okazała sukcesem, to był Jeleni Park, Deer Park. Norman Mailer, oprócz tego, że był pisarzem, parał się także scenopisaniem, był scenarzystą, eseistą także, potem jeszcze był aktywistą i reżyserem nawet. Także on no, na szerokim froncie literackim działał, ale tutaj
opisał w takim krzywym zwierciadle środowisko Hollywood. Akcja się dzieje w takim wymyślonym, fikcyjnym kurorcie, Desert Dor to się nazywa, czyli Złoto Pustyni. No to jest sfikcjonalizowane, jest takie słowo polskie, fictionalized po angielsku. Załóżmy, że jest sfikcjonalizowane Palm Springs. Palm Springs to jest takie miasto, kurort właśnie na pustyni, taka jedna wielka, olbrzymia, luksusowa oaza, gdzie całe to towarzystwo hollywoodzkie lubi bardzo wypoczywać. Tam rezydencje, hotele są z basenami, z wszystkimi, wszelkimi możliwymi luksusami dostępnymi. W Polsce ta książka też była wydana. Tak wygląda. Niestety była wydana w latach 80., tak? Dobrze mówię? Nie, w 92 już. Początki i stan jest... O, proszę bardzo. To jest los książek klejonych, wydawanych, które są klejone w latach szczególnie 80. i na początku 90. Jest to środowisko pokazane, tak jak mówiłem, w krzywym zwierciadle, satyrycznie, intrygi, podchody, wzajemne relacje są tam opisane dość makabrycznie od strony moralnej i Myler bazował tutaj na swoim doświadczeniu scenopisarskim, bo już wtedy była ekranizowana, a przynajmniej na etapie scenariusza była jego powieść właśnie Nadzy i Martwi. Szykowano film, który wyszedł w 58 bodajże roku, ale na etapie scenariusza był dużo wcześniej i on współpracował tam z braćmi Sandersami, którzy byli scenarzystami tego filmu, który powstał właśnie parę lat później. Tak więc 55 rok, Park Jeleni. W ogóle jeśli chodzi o Mylera, to 50 lata to były, nie żałował sobie niczego, to były lata imprez, pijaństwa, alkohol i narkotyki na przemian, rozruby, skandale. Skończyło się to dość intrygująco, ponieważ co tu dużo mówić, po jednej z takich alkoholowych imprez dźgnął żonę nożem. Kobiecie nic się nie stało, w sensie, że tam nie zabił ani nie uszkodził w większym stopniu, ale no, fakt był faktem, ale upiekło mu się to, ponieważ babka nie wniosła oskarżenia. No tak Stany Zjednoczone funkcjonują, że tego typu przestępstwa muszą mieć oskarżyciela, ktoś musi mieć pretensje. Tu nie było oficjalnego aktu oskarżenia, ale kobieta się z nim rozwiodła, to była chyba jego druga żona. No trudno się dziwić, że się rozwiodła z wariatem, ale wariat dał rady, ponieważ ten wariat jednocześnie był niezwykle utalentowanym pisarzem, więc w 65 roku wydał jedną z najgłośniejszych swoich książek, a mianowicie amerykański American Dream, amerykańskie marzenie. Wydana ona u nas została w roku, ja mam wydanie z 92 roku, w tej czarnej serii w tłumaczeniu Jana Zakrzewskiego. Tak jak mówię, tutaj są, zaczerpnął trochę wątków tych autobiograficznych ze swoich doświadczeń, ze swoich tych wariatów. To jest historia weterana wojennego, który zamordował, też właśnie alkohol, narkotyki, zamordował swoją żonę i no, wiodło tu. Książka jest bardzo dziwna. W ogóle proza Normana Mailera nie nadaje się dla wszystkich. To trzeba. Ona jest dość specyficzna, chociaż bardzo dobrze się ją. W większości czytelnikom się ją bardzo dobrze czyta, ale no, trzeba lubić ten typ prozy. W każdym razie ten American Dream to była jego jedna z najgłośniejszych powieści w połowie lat 60. Druga połowa lat 60. u Normana Mailera wypadła pod znakiem aktywności politycznej. Oczywiście z tych pól działalności to było przede wszystkim prawa Murzynów, które to była sprawa wtedy na fali. No i druga połowa lat 60. to była sprawa wietnamska. Oczywiście, tak jak oni wszyscy, protestował przeciwko wojnie w Wietnamie i w 68 roku te protesty i przeciwko wietnamskiej i za prawami Murzynów zaowocowały jego pierwszym książką. W 68 roku napisał książkę Armię Nocy, The Armies of the Night. Historia jest nowelą, nowela jest historią. Tak jest
podtytuł, gdzie opisał właśnie te protestacyjne marsze amerykańskie na Waszyngton. Książka przeplata fikcję z non-fiction i, co tu dużo mówić, w następnym roku dostała nagrodę Pulitzera. Był to pierwszy z dwóch Pulitzerów, jakie Norman Mailer otrzymał. W lata 70, to później się troszkę uspokoił, chociaż lata 70 otworzył książką W niewoli seksu, Prison of Sex, która z kolei u nas była wydana w tej serii wydawnictwa Da Capo w tłumaczeniu Władysława Masiulanisa. To jest w takiej foliowej okładce, to się trochę odbija, no teraz powinno być dobrze. Ta książka też satyrycznie i w krzywym zwierciadle przedstawiała rewolucję seksualną, jaka miała miejsce w Stanach Zjednoczonych i bardzo podpadła właśnie tej postępowej części społeczeństwa amerykańskiego, a zwłaszcza feministką, choćby za to go polubiłem. Następnie coś tam pisał, ale przede wszystkim to była twórczość eseistyczna. Artykuły różne pisał, w każdym razie lata 70. zaczęto mówić, przepraszam, że Norman Mailer się wypalił, że jest byłym pisarzem, że ma niemoc twórczą i że już zaczęto przebąkiwać, że najprawdopodobniej niczego wielkiego już nie napisze. No, można powiedzieć, zadał kłam tym wszystkim oskarżeniom, ponieważ w 79 roku ukazała się jedna z jego najlepszych, a może i najlepsza nawet książka, a mianowicie Pieśń kata. U nas wydana dwutomowo w tłumaczeniu, już mówię, Barbary Jankowiak. 79 rok i rok później dostała Pulitzera. I to był drugi Norman Mailerowski Pulitzer, jaki dostał w swojej twórczości. Jest to jeden z najlepszych przykładów, a może i nawet najlepszy tej powieści, reportażu historycznego, albo powieści reportażowej, którą, jak się mówi, zainicjował Truman Capote swoją książką Z zimną krwią. To jest powieść tego samego gatunku. Opowiada o życiu i działalności jednego z seryjnych morderców, z bardziej obrzydliwych seryjnych morderców amerykańskich, Garego Gilmora. Od jego młodości aż po egzekucję. I ona została, tu warto wspomnieć, że została zekranizowana w świetny film, w której w rolę Garego Gilmora wcielił się Tommy Lee Jones. Jest to jedna z jego wczesnych ról i jest to rola wspaniała. I sam film jest bardzo, bardzo dobry, bardzo polecam, jak ktoś go gdzieś trafi. To jest produkcja telewizyjna, tego w kinach nie było, ale no naprawdę film jest wstrząsający. I tak Norman Mailer wszedł w lata 80. W 83 roku napisał książkę Starożytne wieczory, Ancient Evenings, gdzie akcję umieścił w XII wieku przed naszą erą, w Egipcie starożytnym. Tej książki nie czytałem, także mówię tylko, co czytałem o niej. I akcja, z tego co wiem, to jest zbiór opowieści, jakie snują ludzie na dworze jednego z Ramzesów, dotyczące przeszłości jego państwa. Ja jestem głównie zainteresowany tą książką. No ja chcę w ogóle wszystkie książki, co mi wpadną w ręce, przeczytać Normana Mailera, choć tej akurat nie czytałem, ale tam jest podobno opowieść o bitwie pod Kadesz. To była jedna z takich dwóch bitew starożytności najwcześniejszych. Druga była pod Megiddo, XIII wiek przed naszą erą, gdzie na Bliskim Wschodzie zderzyły się dwa imperia, Imperium Hetytów i Imperium Egipskie pod wodą Ramzesa II. I to była bitwa nierozstrzygnięta. Miała ona miejsce gdzieś na wysokości, w okolicach dzisiejszej Palestyny. No, bardzo jestem ciekawy tej książki, ale jak mówię, nie czytałem jej. W 84 roku, rok później, była ciekawa sytuacja, ponieważ no, w Ameryce się podpisuje kontrakt z wydawnictwem, gdzie na przykład pisarz się zobowiązuje, że w takim a takim okresie dostarczy im
tyle i tyle książek. Jedną, dwie, trzy, różnie. Bywa ten okres też się może być tam dwu, trzyletni, sześcioletni. No i tu była taka sytuacja, że do takiego końca takiego zobowiązania kontraktowego było 3 czy 4 miesiące, a Norman Mailer nic nie napisał. W związku z czym siadł i w 3 miesiące napisał kryminał. I ten kryminał miał tytuł, ma tytuł Twardziele nie tańczą. Tough guys don't dance. U nas wydana, no znowu ta jego reprodukcja, jak widać, bardzo popularna. Bellona to wydała, jak widzę, w roku 1984 i w tłumaczeniu, już wam mówię, ilustracja, progres, redaktor, korekta, techniczny, przełożył Krzysztof Schreier. Co to za książka? A no jest to książka o byłym pisarzu, który prowadzi sobie unormowane życie, ale to bardzo, bardzo dużo sięga po alkohol i narkotyki, tak? Czyli te wątki autobiograficzne się przewijają przez wielu, jako cecha charakterystyczna wielu bohaterów Normana Mailera. I pewnego razu pisarz budzi się w swoim samochodzie, obok siedzenie jest zalane krwią, nic nie pamięta, bez filmie, obok siedzenie jest zalane krwią, a w jednym ze schowków Cadillac, to było bodajże duże schowki, jest odcięta głowa jakiejś blondynki. No i facet zaczyna przeprowadzać własne śledztwo, bo wygląda na to, że jak nie znajdzie zabójcy prawdziwego, albo jak się nie przekona, nie udowodni, że to nie on, to będzie z nim krucho. Tak jak mówiłem, to jest na wątkach autobiograficznych, ponieważ no, ekscesy były normą prawie całego życia Normana Mailera, jeszcze w latach 60. Znany był na przykład z tego, miał kłopoty z policją, ponieważ w jednym z klubów nowojorskich po pijanemu pobił się z aktorem, on się nazywał Rip Torn. W Polsce też był znany, w niektórych filmach go można było oglądać, na przykład w jednym z odcinków Porucznika Colombo. No i Norman Mailer pojechał Tysonem, to znaczy prawie odgryzł mu całe ucho w tej bijatyce. Miał śmie kłopoty z policją, no, nie ma się co dziwić. No, jeszcze jedna powieść Normana Mailera, o której chciałbym wspomnieć z jego ostatniego już ostatniej dekady życia prawie, to jest opowieść Oswalda, czyli taka biografia Harveya Lee Oswalda, tego, który twierdzi się, że najprawdopodobniej zastrzelił Kennedy'ego. Czy on go zastrzelił, czy nie, to ja nie wiem, ja tej sprawy nigdy nią się bardziej nie interesowałem. W każdym razie książka jest napisana w 1996 roku, więc Norman Mailer miał dostęp do różnych materiałów nawet z Rosji, bo 90. lata to jest epoka jelcynowska, gdzie te archiwa rosyjskie zostały trochę odkryte i bardzo dużo, szczególnie historyków, skorzystało z tego, także naszych i dotarto do wielu dokumentów, tam przeprowadzono wiele badań, także w tej sprawie, chociaż jeśli chodzi o sprawy wywiadowcze, to Rosjanie mają je zamknięte na cztery spusty i tam musi być jakieś trzaśnięcie zupełne, żeby te sprawy się odkryły. Nie ma na to nadziei. A w 2000 roku Władimir Władimirowicz, jak doszedł do władzy, to znowu zamknął wszystkie prawie archiwa na klucz i nie ma buszowania po archiwach. Ani dla historyków, ani dla dziennikarzy. Ale tak jak mówię, Mailer miał dostęp wtedy do pewnych dokumentów, a Lee Harvey Oswald, o czym warto wiedzieć, był to no, facet, jeden z tych Amerykanów, który przeżywał miłość do komunizmu i jeden z tych, który bardziej odbiło i postanowił mieszkać w Związku Radzieckim, no bo jak raj, to raj, kilka lat tam spędził. No, znając realia, nie ma bata, żeby się nim KGB nie zainteresowano, szczególnie, że wyglądał na takiego nie za bardzo zbornego, więc pod obserwacją KGB był na 100%, ale co oni tam z nim wykombinowali, to ja już nie wiem. W każdym razie te wątki z Rosji są ujęte w tej historii napisanej przez Normana Mailera. Ta książka nie powtórzyła sukcesu Pieśni Kata i w 2007 roku Norman Mailer wziął i umarł. I tak się skończyło jego literackie i w ogóle jego pobyt na tym US Padole. Ja bym chciał tutaj przedstawić wam troszkę bliżej jego właśnie debiut i chyba najgłośniejszą powieść, a jedną przynajmniej z trzech najgłośniejszych. To bym zaliczył właśnie Nagich i Martwych, czyli debiut i
Amerykańskie marzenie, American Dream i pieśń kata. To są chyba najgłośniejsze jego powieści, dzięki którym na pewno na trwale wejdzie jako pisarz z najwyższej półki do literatury światowej. Nadzy i martwi to jest powieść wojenna, antywojenna, niektórzy mówią, ale dla mnie to bardziej jest powieść taka bardziej psychologiczna. To znaczy opowiada ona o dzieje pewnej jednostki wojskowej, plutonu, 13 żołnierzy, a akcja dzieje się na Pacyfiku podczas desantu na jedną z wysp. Ta wyspa nazywa się Anopopeja, nie wiem skąd ta nazwa, dziwna dla mnie, no ale niemniej jednak ta wyspa się tak nazywa. Jak książka jest skonstruowana? Otóż mamy akcję, która toczy się w czasie teraźniejszym i tu mamy początek. Po kolei lecą wydarzenia, mianowicie żołnierze są ściśnięci na tych wszystkich statkach transportowych, tam są prawda, te sceny, jak oni zabijają czas płynąc na wyspę, już tam są przedstawieni z nazwiska, z imienia i nazwiska, niektórzy grają w karty, niektórzy piszą listy do rodziny, niektórzy po prostu palą papierosy i patrzą się w sufit, inni się modlą, ktoś tam coś zgubił i szuka i się wścieka, że nie może czegoś znaleźć, no po prostu są przedstawieni żołnierze w tych godzinach, kiedy chcą zabić strach przed bitwą. Następnie pokazane jest lądowanie na plaży i tutaj nie ma zbyt wielkich walk, ponieważ wbrew pozorom te amerykańskie desanty na Pacyfiku na samych plażach mało walczyły, ponieważ Japończycy ich nie fortyfikowali, oni raczej fortyfikowali interiory wysp i prawdziwe walki to strasznie ciężkie, niektóre ciągnące się tygodniami to były właśnie, no tak było zresztą na Guadalcanalu, a zwłaszcza na Iwo Jimie i później na Okinawie, tej najbliższej Stanom Zjednoczonym. No tam ginęły, Japończycy ginęły w grubych tysiącach, oni się tam prawdziwe umocnienia mieli, ponieważ te wyspy, wnętrze, interior tych wysp to były góry porośnięte dżunglą i bardzo często Amerykanie musieli zdobywać tam później metr po metrze. W każdym razie ta dywizja ląduje bez większych, chociaż jest ostrzał. Pierwszy żołnierz z tego plutonu już ginie na plaży. Ale wielkich strat nie ma, dywizja wchodzi w głąb wyspy, mości się, robi stanowiska, no dywizja to jest kilkanaście tysięcy chłopa, szczególnie amerykańskie dywizje należały do najliczniejszych, więc tam jest co robić, wyładowywane jest zaopatrzenie, jest pokazywane właśnie życie armii amerykańskiej w takich sytuacjach. I potem są opisane walki, które przede wszystkim polegają na tym, że jest opisany rajd amerykańskich żołnierzy, w którym właśnie brali udział żołnierze tego plutonu na tyły Japończyków, ponieważ to była taka była koncepcja walki, żeby wzniecić niepokój na tyłach i wtedy dopiero Japończyków i wtedy dopiero uderzyć. Ale co ważne, konstrukcja jest taka, że cała ta akcja jest przeplatywana retrospekcjami wspomnień. Właściwie nie wspomnień żołnierzy, ale przedstawieniem w retrospekcji życia żołnierzy. I teraz w tym plutonie mamy cały, no nie cały, ale przekrój, taki różnorodny przekrój społeczeństwa amerykańskiego. No kogo my tam mamy? Mamy na przykład dwóch żołnierzy pochodzenia żydowskiego. To był Roth i Goldstein chyba. Jeden to jest taki wojujący Żyd, to znaczy wszystkich dookoła widzi jako antysemitów, zresztą nie bezpodstawnie, bo antysemityzm był dość żywy w Stanach Zjednoczonych i do całego świata nastawiony jest jak jest, tak jak mówię, w każdym widzi wroga, w każdym widzi antysemitę, nie jest za bardzo lubiany, nie zawiera przyjaźni, jest taki kulczasty, można powiedzieć. Drugi na przykład to jest taki typowy łagodny Żyd z kolei, który pochodzi z bardzo zintegrowanej żydowskiej rodziny, przywiązany do żony, do dzieci, do rodziców. Ten jest z kolei łagodnie nastawiony do świata, jest bardzo tolerancyjny i taki, ten z kolei łatwo się zaprzyjaźnia. I teraz jest też facet z typowej robotniczej dzielnicy Nowego Jorku, jest inteligencik taki po koledżu, jest samotnik, Hennessy, żołnierz, który w ogóle chrzani wszystko, nie chce zawierać żadnych znajomości, najlepiej czuje się tylko we własnym towarzystwie, jest sierżant pochodzenia irlandzkiego, twardy katolik, który też uważa, że musi przeżyć jako twardziel, co się najczęściej
no właśnie wyraża w jego chamstwie i w jego takim brutalnym stosunku do kobiet. I teraz oni są w retrospekcjach przedstawiani, skąd wyszli. Z czasów młodości, sąsiedztwa, środowiska, co ich ukształtowało, ich rodziny, ich charakter. I teraz jeżeli weźmiemy pod uwagę, że oni pochodzą z różnych środowisk społecznych Ameryki, to tu mamy przekrój, no, przekrój międzywojnia amerykańskiego, jeśli chodzi o stosunki społeczne. Są przedstawieni oficerowie, zwłaszcza i sam dowódca dywizji, generał Cummings, który tu jest bardzo ciekawie przedstawiony też w retrospekcjach. No, generał Cummings uważa się, jest bardzo inteligentny przede wszystkim i uważa się za bardzo inteligentnego, ba, nawet za półboga. Pochodzi z tej takiej, w cudzysłowie, arystokracji amerykańskiej, czyli tam gdzieś jego przodkowie przybyli dawno, może i na Mayflower, już nie pamiętam, do Ameryki i tam każde pokolenie jest w pamięci. Uczęszczali na wszystkie te Harvardy, Stanfordy, część na West Point. On był przecież po West Point, został, dochrapał się generała i teraz dostał dywizję do wyboru, do dowodzenia. Ta dywizja właśnie wylądowała na tej wyspie i generał ma szczerą ochotę przeprowadzić udaną ofensywę, zostać zdobywcą tej wyspy, co by było świetną pozycją w jego CV, kluczem do dalszej kariery, już do tych centralnych organów dowódczych US Army. I jest przedstawionych jest też kilku oficerów, zwłaszcza porucznik Hearn, który jest takim typowym białym liberałem i bardzo fajnie jest przedstawiony konflikt, tak właściwie to nie jest konflikt, to jest taka wojna między tymi dwoma oficerami, między generałem i jego oficerem sztabowym, czyli porucznikiem Hearnsem, ponieważ za punkt honoru generał Cummings postawił sobie zdominowanie psychiczne tego oficera liberała i wybicie mu tych liberalnych mrzonek z głowy, co się zresztą generałowi w dużym stopniu udaje. Hearns jest na tyle inteligentny, że podejmuje walkę, zdaje sobie sprawę z tego, że istnieje ta wojna między nimi psychologiczna, testuje granicę, do jakiej może się nawet posunąć, czasem ją przekracza i wtedy generał, wtedy jego los jest, no, wisi na włosku. Generał kipi gniewem. Nie będę mówił, co się dzieje. Obaj panowie się serdecznie nienawidzą. Jednocześnie mają do siebie podziw. No, te relacje między nimi, ta relacja między nimi jest kapitalnie przedstawiona. Zwłaszcza jak się weźmie pod uwagę, że to pisał 23-48, 25-latek. No to naprawdę czapki z głów. I druga część filmu to jest pokazana pokazane, tam już jest więcej walk. No i tutaj jest właśnie pokazana wojna, ale też to nie ma, nie za bardzo są pokazane, wiecie, jakieś mega walki na dużą skalę, ale raczej takie los walki pojedynczych żołnierzy, małych grup, zdobywania jakichś stanowisk, CKM-ów, tego typu sprawy, no i horror wojny najbardziej dla mnie przynajmniej jest przedstawiony, kiedy obserwujemy, kiedy czytamy o tym, jak się transportuje rannego w brzuch żołnierza na zaimprowizowanych noszach przez wiele godzin bez wody, jak żołnierze właśnie usiłują przenieść rannego kolegę do tych swoich pozycji, ponieważ oni byli, bo tu były te walki pokazane na tym zapleczu Japończyków. No to się czyta dość ciężko. Nie każdemu można tę książkę polecić, ale to jest na pewno wielka literatura napisana przez, no, wielkiego pisarza. I to byłby pierwszy pisarz tego cyklu, żydowscy pisarze Ameryki. Jeszcze wam zapomniałem pokazać, tak wygląda opowieść Oswalda, to jest ta o tym Lee Harvey'u Oswaldzie. To jest już wydane, tak, mam wydanie niedawno, wydane jest to w roku, no, po 89 na pewno. No to chodzi, warszawskie wydawnictwo literackie Muza S.A. 2001 rok, w tłumaczeniu Agnieszki Pokojskiej. Twarda okładka, to jest ta scena zabicia Ali Harvey Oswalda już przez, o Jezu, jak się ten facet nazywał, co go zabił, no nie pamiętam, nieważne, w każdym razie to jest, bardzo polecam
tego pisarza, jego książki, chociaż jak mówię, nie założyłbym się, że one są dla wszystkich. Drugi cykl, który chciałbym dzisiaj rozpocząć, nazwałem kiedyś swego czasu moi ulubieni Brytyjczycy, albo moi ulubieni pisarze brytyjscy, albo moi ulubieni Brytole. I dzisiaj jako pierwszego chciałbym Wam przedstawić Davida Lodge'a. O ile, tak mi się wydaje, o ile Normana Mailera, tak jak mówiłem, może się spodobać nie wszystkim, o tyle myślę, że David Lodge, pisarstwo i twórczość Davida Lodge'a jest dosłownie dla każdego. Będzie przyjemnością i satysfakcją, jej lektura będzie przyjemnością i satysfakcją dla każdego, kto szuka jakichkolwiek głębszych przeżyć podczas lektury, ale podanych w super atrakcyjny sposób. Kim jest David Lodge, ponieważ on jeszcze żyje, urodził się w 1935 roku w Londynie, tak więc jest już dobliwym starcem, ma 89 lat. Urodził się w Londynie, wojnę przeżył jako dzieciak, był ewakuowany z Londynu, w latach 50. zaliczył dwuletni epizod wojskowy w brytyjskiej armii, w 60. roku. Jego życiorys jest w porównaniu z Mailerem, to jest nuda po prostu. Facet się urodził, chodził do szkół, później został wykładowcą na Uniwersytecie w Birmingham w latach 60-87, gdzie stopniowo awansował i jednocześnie pisał książki, a potem przeszedł na emeryturę i dalej parał się pisarstwem. Większych skandali tam w jego życiu nie ma, ale można powiedzieć, że z każdą książką on wszedł wyżej w hierarchii pisarzy brytyjskich. Zadebiutował w roku 60 powieścią Kinomani. W ogóle to chciałbym, tego pisarza chciałbym przedstawić inaczej trochę niż Normana Mailera, mianowicie nie chronologicznie, ale tak można powiedzieć tematycznie. To znaczy jego twórczość ma takich kilka nurtów, albo inaczej, kilka takich, można podzielić na książki, które są zdominowane przez kilka takich głównych wątków. Jeden z tych wątków to jest wątek religijny. I tutaj ja nigdy nie sprawdziłem, kurczę, ale ja nie jestem pewien, czy on nie jest katolikiem, ponieważ on drąży sprawy związane z katolicyzmem. I to nie tak jak to Anglicy przeważnie, którzy najczęściej, jeżeli się biorą za te sprawy, to opisują je na styku protestantyzm, katolicyzm, jako taki, wiecie, ścieranie się przeciwieństw, jako walkę. No, jeśli chodzi o stronę historyczną, to ich ulubiony temat to jest Elżbieta I kontra Filip Hiszpański. No wiadomo, Elżbieta ta dobra, Filip ten zły. To nie ma co tym się na to zwracać uwagi, to są stereotypy, ale David Lodge zupełnie inaczej. On naprawdę analizuje te sprawy związane z religijnością, a zwłaszcza z katolicką. I na przykład taka jego Kinomani, mówiłem tu debiut 60. rok. Jedna z jego wcześniejszych powieści w latach 60-65 rok to jest British Museum w Posadach Drży. Jego książki w ogóle prawie wszystkie zostały wydane w tej serii, świetnej serii rewisowskiej Salamandra. Z Salamandrą. I to jest British Museum w Posadach Drży. To jest tytuł oryginalny The British Museum is Falling Down, 65 rok, jak mówiłem, w tłumaczeniu Przemysława Znanieckiego. To jest książka opisująca sprawy młodych Brytyjczyków, katolików, którzy żyjąc w latach 60. w pierwszej połowie, w czasach Vaticanum Secundum, czyli tego Soboru Watykańskiego II, który jak wiadomo wprowadził szereg reform, który właściwie wyrzeźbił dzisiejsze oblicze Kościoła. I opisuje w humorystyczny, trzeba powiedzieć, sposób ich próby pogodzenia tej tradycyjnej moralności i zwyczajów katolickich
próby ich pogodzenia z nowoczesnością, z reformami, które ten sobór wprowadza i z, no generalnie, tak jak mówię, z nowoczesnością. No jednym siłą rzeczy, na, jako jeden z głównych wątków, przebija się tutaj stosunek do antykoncepcji. Jeszcze nie aborcji, ale przede wszystkim antykoncepcji. Jest to opisane bardzo atrakcyjnie, z dużym humorem. W ogóle jeśli chodzi o Davida Lodge'a, to ekstremiści z obydwu stron, czyli zarówno ci tacy purytanie, jak ci szajbusy z drugiej strony, z tej postępowej, postępaki jak ja to nazywam, będą bardzo zawiedzeni, ponieważ David Lodge to jest pisarz środka. On rozdziela racje, waży jedne, waży drugie. Nie mówię, że 100% to jest na tym samym poziomie, bo jakieś tam poglądy swoje ma, jakie, to już proszę się przekonać. W każdym razie to jest książka, w której jest ten wątek religijny bardzo mocno wyeksponowany i tak jak mówiłem, z dość dużym humorem jest opisany. Inna książka z tego, w której ten wątek jest głównym, to jest Gdzie leży granica? How far can you go? Tytuł oryginalny i to jest książka wydana, kiedy ona była wydana, już mówię, a później w 80 roku, u nas w 99 i tu w tłumaczeniu Krzysztofa Puławskiego. I tutaj właśnie jest, tu są opisane, to już jest poważniejszy ton i tutaj są opisane właśnie to, jak te reformy, przynajmniej niektóre, Soboru Watykańskiego II zburzyły dotychczasowe podejście do moralności i w jakim trudnym położeniu postawiło to katolików, którzy no, brali te wszystkie zasady na poważnie, chcieli według nich żyć. To była bardzo duża zmiana i właśnie gdzie leży granica, how far can you go, to jest rozważanie właśnie o tych tematach i bardzo wyważone, tak jak mówię. No i bardzo polecam też tę książkę, ponieważ zaznaczam jeszcze raz, jaki by wątek Lodge nie poruszał, o jakim by sam wątek może nie poruszał, ale on jest napisany w bardzo atrakcyjny i nowoczesny sposób. Te książki nie nudzą. Innym wątkiem, który jest bohaterem, można powiedzieć, wielu części książek Lodge'a, to jest wątek starości, męskiego wchodzenia w wiek. No, mocno dojrzały albo nawet starczy. I tu kilka książek przede wszystkim chciałbym wymienić, a mianowicie moją ukochaną Terapię. To jest książka z 90 bodajże pierwszego roku. Nie, przepraszam, piątego. Tłumaczona przez Zuzannę Naczyńską. To jest historia pewnego twórcy popularnego brytyjskiego sitcomu, który boryka się z problemami, z kryzysem wieku, no mocno średniego. Tak, to jest najogólniej rzecz, jakbym miał to w jednym zdaniu opowiedzieć, to właśnie tak bym powiedział. Ale ja tę książkę chciałem dokładniej omówić. Tam było no, Nadzych i Martwych, a tutaj jeśli chodzi o Davida Lodge'a, to właśnie Terapię, tylko szczerze powiem, że nie wiem, czy się dzisiaj zmieszczę, ale ja obiecuję, że wkrótce ona będzie bohaterką jednego z moich odcinków i to dość szczegółowo, warta tego. Ja wam powiem, słuchajcie, jakbym miał jakieś 10 książek wybierać na bezludną wyspę, to ta książka by się znalazła. Nie wiem, na którym miejscu, ale na pewno bym ją ze sobą zabrał. Dalej mamy ten sam motyw starości, to jest Skazani na ciszę. Brytyjski tytuł jest moim zdaniem bardziej atrakcyjny, to jest Death Sentence. To jest gra słówek, ponieważ no, bierze się to od popularnej frazy w języku angielskim Death Sentence, TH na końcu, D-A-T-H, to jest wyrok śmierci. Natomiast tutaj Death to jest D-A-F, czyli na końcu w jednym jest TH, w drugim F, one się wymawiają prawie te samo i to jest wyrok głuchoty, czyli skazani na śmierć, skazani na głuchotę. I to jest historia właśnie takiego pewnego Brytyjczyka. Tę książkę, ja prawie wszystkie książki czytałem Lodge'a, ale niektóre bardzo dawno i szczegółów nie bardzo pamiętam, ale to jest książka no, pewnego brytyjskiego intelektualisty, nie pamiętam, czy on jest profesorem anglistyki, czy nie, który w wieku starczym jest skazany na właśnie na aparat słuchowy. I kurczę, wam powiem, ja nie myślałem, że po przeczytaniu tej książki, ja pamiętam, ja nie myślałem, że
doszenie, posługiwanie się, konieczność posługiwania się aparatem słuchowym niesie ze sobą tyle problemów. Człowiekowi nawet by to do głowy nie przyszło. Ja myślałem, że po prostu jak jesteś głuchy, to jest straszny handicap, ale jeżeli wsadzisz sobie w ucho tą poziomkę, kurczę, to masz z głowy, no słyszysz wszystko. Nie? Rano ją odkładasz, wieczorem ją odkładasz, tam się ładuje czy nie, rano wkładasz i jesteś fertyś. No nie, to tak nie wygląda. To naprawdę ludzka ignorancja w niektórych tematach, tak jak moja w tym wypadku była, okazała się żenująca wręcz. Bardzo polecam tę książkę, również bardzo atrakcyjnie napisana. I innymi książkami, jeszcze tu bym chciał Wam przedstawić dwie książki, a mianowicie Autor. Taki sam tytuł w oryginale, przełożył Jerzy Kozłowski. I tutaj z kolei jest opisany ostatni rok życia pisarza Henry'ego Jamesa, czyli amerykańskiego pisarza, który został z wyboru, jak się mówi, Brytyjczykiem, mieszkał w Londynie. Jest tu opisany ostatni jego rok życia. Przewijają się różne postacie z życia, przede wszystkim literackiego tamtych czasów. Mamy Oscara Wilda, mamy Guy de Maupassanta, a nawet pewną dziewczynkę kilkuletnią, która ma na imię Agata i która ma aspiracje, już wtedy miała aspiracje literackie i zasłynęła później jako autorka kryminałów. Jak zwykle duża cegła, jak na loża i bardzo wielka atrakcja w czytaniu. Podobną książką jest Który stawał na wysokości zadania? Dziwny polski tytuł, Man of Parts, tytuł angielski, A Man of Parts, czyli człowiek z części. Nie wiem, czemu zrezygnowali z wydania tego w serii Salamandra, wydali ją w takiej, no dla mnie to jest jedna z gorszych okładek. I zresztą inne książki Lodza też zaczynam w tej szacie graficznej wydawać. Obsuwa moim zdaniem zupełna. I to z kolei jest schyłek dnia pisarza innego, H.G. Wellsa, tego od Wojny Światów, gdzie on podsumowuje całe swoje życie, wszystkie swoje znajomości, miłości, przeżywa i analizuje jeszcze raz swoje wzloty i upadki. Tak jak mówię, no i tyle. Jeśli kogoś interesują te sprawy, bardzo polecam, a atrakcja czytelnicza zagwarantowana, jak to u Davida Lodge'a. Następnym jego motywem to jest, tu bym chciał przedstawić dwie książki, a mianowicie motyw kilkorga ludzi niezwiązanych ze sobą, ale rzuconych w jedno miejsce i wchodzących z powodu obecności w tym samym miejscu, wchodzących w różne relacje między sobą. I tutaj należy jego debiut, Kinomani, gdzie jest opisany właśnie kilkoro ludzi, a mianowicie sfrustrowany seksualnie hippies, człowiek, pewna naiwna dziewczyna, człowiek, pewien ksiądz, który jest zgorszony tym, co się dzieje dookoła i tego typu niezwiązani ze sobą ludzie, ale różne typy ludzkie cecha. Co ich łączy? Ano to ich łączy, że wyrobili sobie taką tradycję, że wieczory sobotnie, tak to książka wygląda, Moviegoers, tytuł oryginalna, przełożył to Paweł Kruk, 60 rok, debiut Lodge'a. Co ich łączy? No to łączy, że w soboty po prostu sobie taką tradycję zrobili, że w soboty chodzili do kina na różne seanse. I to przebywanie w kinie zaowocowało właśnie takimi już niespodziewanymi spotkami. W podobnym tonie jest Co nowego w raju, czyli Paradise News, książka, a nie wiem szczerze mówiąc, z którego to jest roku. U nas jest wydana w roku 2000, ale kurczę, to już jest późna książka, na pewno po 80 roku Davida Lodge'a. I tutaj z kolei jest opisana wycieczka grupy Brytyjczyków na Hawaje. Też różne osoby, które inaczej by się w życiu nie miały ze sobą nic wspólnego, o ile by nie były spokrewnione. Oni razem po prostu wybrali się na tą wycieczkę, to znaczy spotkali się na tej wycieczce, bo wycieczka była organizowana i oni się na niej spotkali, postanowili z różnych tam swoich środowisk jechać na nią. I tu mamy, co my tu mamy? Mamy dwie młode Brytyjki, które chcą zażyć przygód, poznać ciekawych ludzi.
mamy ojca i syna, którzy jadą na pogrzeb krewnej. Mamy między innymi antropologa kultury, który jedzie na Hawaje, żeby udowodnić jedną ze swoich tez dotyczących antropologii. I właśnie na skutek niespodziewanych zajść, na skutek niespodziewanego biegu wypadków, te ich losy splatają się w przedziwny sposób. I jak zwykle to jest bardzo atrakcyjnie podane u lodża i egzotyczna sceneria dodaje temu jeszcze uroku. Dalej mamy najbardziej lubiany przez czytelników, przede wszystkim brytyjskich, nie wiem jak w Polsce ja nie widziałem, żeby lodż był jakiś super popularny. Mianowicie jest to trylogia, potem tetralogia uniwersytecka. I to jest Zamiana, Changing Places w tłumaczeniu Marii Bilińskiej. Część druga to jest Mały Światek, Little World, jak to jest? Zaraz powiem. Small World, an Academic Romance. Przełożyła Natalia Bill. Następnie mamy Fajną Robotę. Nice Job. Nice Work, przepraszam. One były pisane gdzieś na przestrzeni 20 lat, te wszystkie, całe te książki. W tłumaczeniu Krzysztofa Pułaskiego i to dużo później napisana książka Myśląc, Things. O czym te książki traktują? Opisany, generalnie jednym zdaniem można powiedzieć, że to jest opisany światek akademicki, przede wszystkim brytyjski, ale z rozmaitych aspektów. I tak, jeśli chodzi o pierwszą, Zamianę Davida Lodge'a, to mamy tu, nie, ja tu przeczytam jednak to ze okładce, bo ja nie potrafiłbym lepiej zareklamować tej książki. Słuchajcie. Uniwersytet stanu Euphoria w USA, no to są przeważnie fikcyjne oczywiście miejsca. Dżungla szkła i betonu w słonecznej oazie i Uniwersytet Ramage w Anglii, zbudowany z zimnej, czerwonej cegły, prowadzą program wymiany, który przez kilka lat funkcjonował bez zarzutu. Kiedy jednak Philip Swallow wymienia się z Maurice'em Zappem, przeznaczenie płata im nie lada figla. To jest dwóch profesorów. Jeden profesor to jest taki, wiecie, hipisowaty, postępowy, co chce reformować wszystko na historię i na wszystko patrzeć w odmiennej, od nowa. A drugi to jest profesor starej daty, wąsy, wiecie, muszka, tweedowe ubranko, parasol w ręku. I oni się zamieniają miejscami. Obaj zostają wplątani w istną spiralę wypadków po obu stronach Atlantyku. Zamianie podlega wszystko. Studenci, współpracownicy, a nawet żony obu profesorów. Wreszcie wszystko wychodzi na jaw i to z takim hukiem, że aż sam autor pomysłu wydaje się zaskoczony. Autor pomysłu, czyli Lodge. No bardzo. Ja, słuchajcie, to była pierwsza, w ogóle to moją pierwszą książką, moim pierwszym spotkaniem z Lodge'em to była ta moja ukochana terapia. Ale oczywiście po jej przeczytaniu wpisałem sobie go na tą czerwoną listę do kupienia wszystkiego, co tylko spotkam i zaraz szybko znalazłem te książki dotyczące tych uniwersytetów. I to była druga książka, którą przeczytałem. No słuchajcie, padłem. Następnie mamy Mały Światek z tymi samymi wątkami. I to jest z kolei książka opisująca światek tych profesorów, którzy sobie za styl życia obrali podróżowanie po wszystkich sympozjach światowych, z jednego zjazdu na drugi, słuchajcie, darmowe, słuchajcie, granty, bo to są przecież, to są sprawy fundowane przez te bogate anglosaskie uniwersytety, czyli granty, pobyty w najlepszych hotelach, wykwintne jedzenie, towarzystwo, no bardzo egzotyczne miejsca często, no żyć, nie umierać, oczywiście to wszystko i to jest przedstawione, wszystkie te książki są przedstawione w takim satyrycznym, w sposób bardzo satyryczny, no suche nitki na nich nie zostawia, tak szczerze mówiąc, chociaż nawet jak kpi David Lodge, to on opisuje ludzi z takim ciepłem, sympatią. Tutaj jest przeciwieństwem Normana Mailera, którego prozę można określić właściwie jako taką drapieżną, to będzie właściwe słowo. No to u Lodge'a niczego takiego nie ma, to jest takie
kpina, ale owszem, kpina czasem gorzka i ostrzejsza, ale taka z takim, no z taką pewną dozą tolerancji dla ludzkich słabostek. Oczywiście nie dla wszystkich. Fajna robota to jest z kolei opisane, są dzieje też pewnej zamiany, a mianowicie, no nie zupełnie zamiany. W jednym z uniwersytetów, w jakimś przemysłowym mieście, była sobie pani doktor, też bardzo postępowa, komunizująca, wróg kapitalizmu, uważająca, że socjalizm, tylko socjalizm może raj na ziemi wprowadzić, skąd my to znamy. I ona, taka młoda osóbka, ale już nie siksa po studiach, ale taka 28 lat, coś takiego, o ile pamiętam. I uniwersytet wprowadził dla osób, które się zajmują tam socjologią, tego typu sprawami, wprowadził takie praktyki, umożliwił praktyki w różnych zakładach pracy, bo tu mamy do czynienia z okolicą przemysłową, pełną fabryk. I żeby oni poznali życie takiego średniego, powiedzmy do kilkudziesięciu osób zatrudniającego zakładu pracy, produkcji. I z drugiej strony jest przedstawiony biznesmen, właściciel właśnie takiego zakładu, w okresie, w którym ma kłopoty niejakie finansowe, ale takie do wyjścia. To jest bardzo porządny człowiek, bardzo trzeźwo patrzący na świat, stojący twardo na nogach, znający reguły, w jakich się prowadzi biznes. I ta pani profesor jest... idzie do niego na taką właśnie praktykę obserwacyjną. No i to zderzenie tego biznesmena z tą ideologiczną socjalistką to jest kapitalna rzecz, bo pani na przykład ma takie poglądy, że wszyscy właściciele fabryk to są krwiopijcy i żeby było sprawiedliwie, to oni musieliby, jak tam jeden zatrudnia sześciu i jednym siedmiu, to cały zysk dzielić na siedem równych części. To by była wtedy sprawiedliwość. Tak sobie ci ludzie wyobrażali sprawiedliwość społeczną. Oczywiście realia sprowadzają ją na ziemię, ale to też działa w drugą stronę, a mianowicie ten profesor też zaczyna bardziej uwzględniać położenie i interesy załogi. A dodatkowo między tym dwojgiem ludzi, wydawałoby się na antypodach, rodzi się uczucie, co tu dużo mówić. Także kurczę, to jest naprawdę przednia zabawa. I oczywiście David Lodge w swoim najlepszym stylu. I ostatnia z tej serii to jest książka Myśląc. W 90-tych latach już napisana, czy nawet w 2000, po 2000 roku, w każdym razie dużo później niż tamte. I tu jest opisane życie fikcyjnego uniwersytetu w Gloucester. No, cała kadra jest opisana z kadra, wzajemne relacje, podchody, świństewka, hipokryzja, ale także dewocja dla nauki, poświęcenie nauce. Dobre chęci też, pęd do kariery, za wszelką cenę, nie za wszelką cenę, różnie. W każdym razie jest to też bardzo atrakcyjnie przedstawione i też w sposób satyryczny w stylu Lodge'a. Inne, ostatnie już takie, można powiedzieć, książki Lodge'a, które właściwie to trudno zaliczyć, tu bym powiedział, że to jest mocno autobiograficzny, książki eksploatujące dość autobiograficzny wątek, a mianowicie to jest Rudy Wariat, tytuł jest, to jest druga książka, z 1962 roku, Ginger, Your Barbie. Rudy Wariat to jest satyra na brytyjską armię i bazująca właśnie na dwuletnim pobycie Lodge'a w wojsku. I inna z tych autobiograficznych, książka zawierająca autobiograficzne wojsku, to jest Alarm Odwołany, Out of the Shelter. Tytuł oryginalny w tłumaczeniu Filipa Rudolfa, a tamta była w tłumaczeniu Zuzanny Naczyńskiej. To z kolei jest opowieść o najpierw chłopcu, potem młodzieńcu, takim wchodzącym w dorosłe życie, który w czasie wojny, to znaczy w czasie wojny i zaraz po wojnie, w tej brytyjskiej biedzie, bo nie wszyscy sobie zdają sprawę, że bieda w Anglii była straszna, państwo było prawie zbankrutowane, dlatego między innymi Stany Zjednoczone przejęły pozycję Brytyjczyków, jeśli chodzi o hegemona światowego, o mocarstwo światowe. Tam była sytuacja strasznie ciężka i siostra tego głównego bohatera dostała bardzo dobrą pracę, a mianowicie dostała pracę w administracji amerykańskiej w okupowanych Niemczech, w Heidelbergu. I ona do siebie ściągnęła swego brata młodszego. I tu jest pokazane właśnie
jak to wszystko tam funkcjonowało, czyli to zwariowane życie armii amerykańskiej, ale z drugiej strony to mamy Heidelberg, czyli to co symbol mądrości europejskiej, która nieco przybladła po czasach narodowo-socjalistycznych, ale jednak, no i jak zwykle bardzo ciekawie jest to opisane i bardzo, bardzo sympatycznie w lodżowskim stylu. I tu mam jeszcze dwie takie mniejsze książki. Jedna to jest Letnie historie, zimowe opowieści. To są opowieści, szczerze mówiąc, one na mnie wielkiego wrażenia nie zrobiły. Są poprawne, są dobre, ale nic specjalnego moim zdaniem. Tu są użyte słowo perełki. Wobec nich charakteryzują się tym, że część jest akcja latem, a część jest zimą. I tyle. Ich jest 5 chyba, czy zaraz wam powiem. Tam, gdzie żar jest srogi, moja pierwsza praca, hotel pod cycami. Nie pamiętam tego opowiadania. O człowieku, który nie chciał wstać z łóżka, skąpiec, pastorałka. Tak jak mówię, część jest latem, część jest zimą. Szczerze mówiąc, nie bardzo pamiętam, co one. Jak przez mgłę niektóre. I druga, a to już jest świetna książka, też o takich gabarytowo niewielka. Gorzkie prawdy. W tłumaczeniu Jacka Witeckiego, a tytuł oryginalny to jest Home Truth, tak. I to o czym ona traktuje. Wzięty pisarz, który postanowił oderwać się od tego życia, londyńskiego życia literackiego, właściwie to od towarzystwa, zaszyć się na wsi z żoną, gdzie właśnie to sobie zorganizował, kupił sobie domek, żyje sobie na wsi spokojnie, pisze książki, uprawia ogródek i ta cała sielanka jest niejako zburzona, kiedy odwiedza go po jakimś czasie przyjaciel z Londynu, bardzo zbulwersowany. Okazało się, że jakaś początkująca dziennikarka, jakaś siksa, wysmażyła o nim, o tym przyjacielu, artykuł, w którym go zjechała z góry na dół. On uważa, że ten artykuł jest bardzo niesprawiedliwy i teraz prosi przyjaciela, żeby razem dali jej odpór. A mianowicie napisali jakiś artykuł, który ją pokaże, gdzie jest jej miejsce i który daje jej do wiwatu. No pisarz na swoje szczęście się godzi i ten artykuł piszą, ale niestety używają, pada tutaj kilka określeń, kilka słów, które tam nie powinny paść. Kilka spraw jest poruszonych, które nie powinny zostać poruszone. I konsekwencje to ma przezabawne. I tę książkę bardzo polecam, tym bardziej, że jest ona dość krótka. Dobrze, słuchajcie, miałem zamiar... Aha, tu jeszcze tylko wam powiem, że niedawno, w tym roku, bo gdzieś wiosną, zdobyłem trójtomowe wspomnienia Davida Lodge'a. No, to jest angielski, w Polsce nie wiem, czy kiedyś będzie wydane. No, oblizuję się, jak pomyślę o czytaniu tego wręcz. I nawet szkoda mi zaczynać, kurczę, bo wcześniej skończę. I normalnie, jak pomyślę sobie o tym, że już nie ma więcej tej, że będę w czasie, kiedy już nie ma więcej tej książki przede mną, aż mi się bierze żal normalnie. To jest David Lodge w różnych etapach życia. Tu jako dziecko, tu jako osoba już w pełni dorosła, tutaj już w wieku starczym. To jest wydane w 2015 roku, więc obejmująca w zasadzie 35, no lwią część jego życia. Chciałem dzisiaj jeszcze omówić szczegółowiej terapię, tę moją ukochaną. Ba, ja chciałem jeszcze nawet omówić, kurczę, i tę awanturę niezłą zrobić. Wspomnienia Jerzego Łapickiego. Jutro będzie zemsta. No ale już jest godzina 03, więc nie będę was katował dłużej. To zostawiam na następne odcinki. A dziś już będę kończył. No cóż, mam nadzieję, że zainteresowałem was obydwoma pisarzami. Mam nadzieję, że przynajmniej niektórzy z was sięgną po te książki. Bardzo bym chciał, bo naprawdę warto. Kłaniam się, jak zwykle dziękuję wszystkim, którzy ze mną wytrwali i do następnego zobaczenia. Cześć!